Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A było blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: jak wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo Pańskie. Gdy czytamy Ewangelię, to bardzo ważnym jest, by zdać sobie sprawę, że każdy ewangelista kładł przed sobą pewien bardzo jasny cel i każda Ewangelia jest zupełnie innym narzędziem. Tak jak bracia i siostry, mamy śrubokręt, mamy jakiś klucz, mamy wiertarkę i wiele innych przyrządów. Tak samo i Ewangelie, chociaż wszystkie są narzędziami, to każdy troszeczkę innym. I mamy trzech ewangelistów synoptycznych, którzy starają się zrobić takie trzy fotografie Jezusa, które położone koło siebie pokazują go z troszeczkę innej perspektywy. Z jednej to jest portret, z drugiej to jest taka fotografia rodzinna, a trzeci to jest, taka fotografia na przykład w pracy pokazująca działalność. Ewangelista Jan także robi fotografię Jezusowi jako czwarta Ewangelia, ale on zakłada, że ty oglądałeś już trochę zdjęcie Jezusa, znasz go i on robi takie trochę zdjęcie, jakby to można powiedzieć, psychologiczne, takie głębsze, takie zdjęcie, bardziej jak na wschodzie, że mówimy o ikonie. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, bracia i siostry, prawdziwą ikonę. Jest to takie dzieło sztuki, o którym mówi się, że się go nie maluje, tylko jest pisana. Prawdziwy artysta, który bierze ikonę, bierze się za pisanie jej, to idzie na modlitwę, pości, udaje się gdzieś na pustynię, na pustelnię swoją i tam w milczeniu daje się prowadzić Duchowi Świętemu. I właśnie, chociaż ikony mają jakieś swoje główne motywy, które na pewno poznajemy, możemy wyliczyć kilka z nich, kilka ustawień postaci, to jednak ona zawsze ma w sobie głębię, że jest naprawdę taka autorska. Jest troszeczkę inna niż wszystkie. Dlatego, że też artysta, on nie kopiował czegoś, co jest ładne, ale starał się słuchać Ducha Świętego. I Jan właśnie, słuchając Ducha Świętego, pokazuje nam Jezusa, który jest w sytuacji bardzo trudnej, ponieważ mamy takie przysłowie: starych drzew się nie przesadza. Wyobraź sobie, bracie i siostro, swój kubek ulubiony, w którym pijesz sobie herbatkę albo kawkę, taki twój ulubiony kubek, i stawiasz go w jakimś miejscu w swoim domu.
ma, albo jak umyjesz, to ma jakąś szafkę. Tak, jest jakieś takie miejsce, gdzie go wyciągasz, albo gdzie go znajdujesz. I teraz pomyśl sobie, że ktoś ten kubek ci przystawił i szukasz go. I to nie wynika z jakiejś choroby czy zaburzenia, że tracisz pamięć, tylko ktoś przychodzi ci go przestawia. I pomyśl sobie teraz nad pierwszym słowem, które ci się pojawi w głowie, by nazwać tę sytuację. To, co czujesz, twoje emocje. Albo ktoś ci pilot od telewizora zabrał, szukasz go przez pół dnia. No, są to emocje takie mocne, takie intensywne. I moi drodzy, to jest jakieś preludium do tego, co robił Jezus. Jezus wiele kubków poprzestawiał i wiele pilotów od telewizora pozabierał. I wkurzył wiele osób. Naprawdę. Do żywego. To, co ludzie uważali za dobre i czego się uczyli przez lata, przychodzi Jezus i robi cięcie. Stop. I moi drodzy, co jest argumentem za tym, że to, co robi Jezus, że jakby ustawienie twojego kubka jest lepsze niż było wcześniej? Znaki i cuda? Wiele osób się dziwi, że o, cuda są znaki, ale to nie działa. Co jest takim argumentem głównym, że to przestawienie kubka miało sens, a mianowicie zaufanie Jezusowi? To jest coś kluczowego. Że osoba, która zabrała mi tego pilota czy kubek, ona chciała dla mnie dobrze i uwaga, jeszcze więcej, ona jest mądrzejsza ode mnie. Wierzyć komuś na słowo, wierzyć w czyjąś dobrą intuicję, mądrość bardziej niż swojej. To jest coś dla nas porażającego jako dla ludzi. Wymaga się tego od dziecka, mówi się, mama wie lepiej, mama rozumie, czy tata. Tata tutaj ma rację. Nie interesuj się. Rób. Rodzice kazali. Ale z dorosłymi już jest trudniej. Już nasze myślenie jest takie pokomplikowane i ciężko nas namówić na wiele rzeczy. Mamy swoje światopoglądy. Wiemy, co lubimy, czego nie lubimy. Mamy jakieś ścieżki wydeptane. Właśnie Polska jest takim pięknym krajem, ale przedziwnym. I tego akurat nie mogę zrozumieć i chyba umrę głupi, bo jestem ciągle przekonany, że chodniki powinno się budować tam, gdzie ludzie chodzą, a nie tam, gdzie ładnie wyglądają. Ale w naszym kraju chodniki buduje się tak, tam, gdzie są według planu. Ale dobrze wiemy, że jest wydeptane, prawda, gdzieś tam. I tak ludzie będą chodzić i tak będą chodzić. No taka jest u nas mentalność. Myśmy pojechali do Niemiec, no to tam koniec świata byłby, bo chodził po trawie. A u nas to nie ma kłopotu, no spieszę się i nie wiem, czy tak nasz naród lubi adrenalinę, czy jakieś takie być takim troszeczkę rebeliantem, jakimś takim łobuzem, że sobie depczę. No dobrze, no to zróbmy tam chodnik, ale to jest niewykonalne. Więc mówię to jako człowiek, który się wychował na blokowisku i po prostu widzi absurd. Ale skoro nie potrafimy zbudować chodników tam, gdzie powinny być zbudowane, to co dopiero otworzyć serce na plan zbawienia świata, który jest sprzeczny z moim myśleniem. Bracia i siostry, dzisiaj faryzeusze mają poważny problem. Bardzo poważny problem. I warto jest pytać Ducha Świętego, jaki ja mam poważny problem. Na przykład z Ewangelią, czy z moim funkcjonowaniem. Co jest taką decyzją kluczową, bez której nie pójdziesz dalej? Co jest twoją kulą u nogi? Pewien ruch, który trzeba wykonać, nad którym myślisz, siedzisz i ciągle to wraca.
Trójca Święta długo przygotowywała plan zbawienia, ale gdy przyszedł ten właściwy moment, Jezus pełny Ducha Świętego powiedział: czas na radykalne cięcie, biorę się do roboty. Co jest takim miejscem, które dobrze wiesz, że jest Boże, że Duch Święty ci to pokazuje od dawna i tam trzeba zrobić radykalne cięcie, radykalny ruch, bezkompromisowym być. Jeżeli już to masz, to proś Ducha Świętego o siłę. Jeżeli tego jeszcze nie masz, zaprzyjaźnij się z Jezusem, zaufaj, że to, co On w twoim życiu mówi, jest dla ciebie lepsze niż to, co ty myślisz.